Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na nowenne święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bracia i siostry, doktor Kościoła święty Alfons Maria Liguori zalecał, aby podczas tej nowenny prosić Najświętszą Pannę o cnotę czystości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Pani moja, o Matko moja, cały się Tobie ofiarowuję, a na dowód, że jestem cały Tobie oddany, ofiarowuję Tobie dzisiaj oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy zatem jestem cały Twój, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen. Dzień czwarty. Najświętsza Panna, trzymając kulę ziemską, miała palce pokryte pierścieniami, z których wypływały obfite promienie. Padały one na kulę ziemską, na której stała Najświętsza Panna. Promienie to symbol łask, które Bóg przez ręce Maryi na nas zlewa. Niektóre pierścienie, jak zauważyła siostra Katarzyna, nie wydawały promieni. Usłyszała wtedy głos: to symbol łask, o które mnie ludzie nie proszą. Proście, proście. Więc Najświętsza Panna chce, byśmy ją prosili. Ona, Panna Można, posiada skarby łask, trzyma je w pogotowiu, ale potrzeba o nie poprosić, a wtedy wylewać je będzie obficie na każdą duszę z osobna i na wszystkie razem. Pan Bóg wszystkie skarby swych łask złożył w ręce swej Matki. Chce, by dusze przez nią otrzymywały obficie Jego dobrodziejstwa. Jak na ziemi, będąc na jej prośbę, przemienił wodę w wino, tak i teraz Bóg chce przez Maryję działać, dla Maryi łask udzielać. Przez ręce i rękami swej ukochanej Matki chce duszę zbawiać. Ona miała taki wielki udział w dziele odkupienia. Chce więc Jezus, by miała stały i ciągły udział w zbawianiu dusz. Idźmy zatem do Jezusa przez Maryję. To najpewniejsza droga. Na niej nie ma zawodu. Kto znajdzie Maryję, to znaczy zrozumie ją i ukocha, znajdzie Jezusa. Przez samą miłość dla Matki trafi do serca Jezusowego. Postanów sobie dziś często prosić Najświętszą Pannę o potrzebne do dobrego życia łaski. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wierzę i wyznaję, o Przenajświętsza Panno, Twoje święte i niepokalane poczęcie. Wejrzyj więc na mnie, o Przenajświętsza Dziewico, a przez Twą panieńską czystość, przez Twoje święte i niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Bożej, wyjednaj mi u ukochanego Syna Twojego pokorę, miłość, czystość wielką serca, ciała i umysłu. Wyjednaj święte wytrwanie w dobrym. Wyjednaj dar modlitwy, dobre życie i śmierć szczęśliwą. Amen.